chwała Jezusowi Chrystusowi. Jezus jest Panem. On ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. Jezus jest tym, który żył, umarł i zmartwychwstał. Najdrożsi to nie są opowiastki ani bajeczki. Jezus żyje i jest teraz tutaj z nami w osobie Ducha Świętego. Nie widzimy Jezusa oczami, ale On jest bardziej realny niż wszystko, co widzą oczy fizyczne. Pan Jezus ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. On jest tym, który żył, umarł i zmartwychwstał. Najdrożsi, Biblia naucza, że szatan przychodzi po to, aby kraść, zażynać i wytracać. A Jezus objawił się po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Chrystus na krzyżu Golgoty zmiażdżył głowę węża, czyli szatana. Diabeł jest pokonany, a Chrystus wylewa na wierzących Ducha Świętego i mówi: idźcie i żyjcie w mocy Ducha. To jest Duch mocy, miłości i zdrowego umysłu. Człowiek, który żyje w Duchu Świętym, ma moc nad Antychrystem. Kochani, Chrystus żyje. Jezus jest Zbawicielem świata. On jest drogą, prawdą i życiem. Jeżeli przyjdziesz przez wiarę w sercu do żywego Chrystusa, to otrzymasz Ducha Świętego. Otrzymasz moc z nieba, jakiej nie zna ludzkość. Kochani, Chrystus daje życie, daje siłę, daje wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. Gdy żyjesz z Jezusem, doświadczasz nieba na ziemi, w Duchu Świętym. Ciałem jesteś na ziemi, ale twoje serce jest w niebie. Możesz doświadczać obecności Ducha Świętego. Możesz czerpać ze zbroją zbawienia. Możesz mieć pokój, jakiego nie zna świat. Radość zupełną. Pewność, że jesteś zbawiony. Przez Chrystusa otrzymujesz sprawiedliwość Bożą. Twoje grzechy są przebaczone i Bóg daje ci siłę, żeby nie grzeszyć na tej ziemi. Najdrożsi, Jezus ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. Jezus jest Królem Królów i Panem Panów. On jest światłością świata, On jest solą tej ziemi. Jezus jest chlebem żywota. Chrystus daje życie. Najdrożsi, dlaczego na ziemi jest tyle zła? Biblia mówi, że na ziemi jest szatan, który kradnie, zażyna i wytraca. Ale Pan Jezus objawił się po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kochani, Biblia mówi, padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, a Ciebie to nie dotknie. Co to znaczy? Jeżeli żyjesz z Chrystusem, jeżeli mieszkasz pod osłoną Najwyższego, to doświadczasz potężnej mocy z nieba, nadnaturalnej mocy. Kochani, chrześcijaństwo to nie są opowiastki, bajeczki, to nie religia. To doświadczenie żywego Boga, mocy z nieba. Pan Jezus powiedział, nigdy niczego się nie bój. A świat mówi, tylko głupi się nie boi. I teraz, dlaczego Pan Jezus powiedział, nie bój się? On powiedział, że ja jestem z Tobą. Czyli człowiek wierzący ma potężny fundament, żeby się nie bać. Bo Chrystus jest ze mną. A ludzie niewierzący mówią, tylko głupi się nie boi, bo oni nie mają Chrystusa, więc mają się czego bać. To jest różnica między światem a prawdziwą wiarą w Jezusa. Kochani, Bóg dał mi siłę, nie muszę się lękać nawet śmierci. Dlaczego? Pan Jezus, gdy go zabito, zmartwychwstał i powiedział, każdy, kto we mnie uwierzy, otrzymuje życie wieczne. Jeżeli by mnie ktoś chciał zabić, po pierwsze, Bóg by mnie na pewno ochronił, ale gdyby Bóg zezwolił, żebym odszedł, to mam gwarancję, że zmartwychwstaję, bo krew Jezusa dała mi życie.
jestem zbawiony i odkupiony przez najświętszą krew Jezusa Chrystusa. Najdrożsi, Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja dam wam ukojenie. Każdy, który przyjdzie do Jezusa, otrzyma życie, otrzyma Ducha Świętego, otrzyma zwycięstwo nad Antychrystem. Najdrożsi, czytajcie Pismo Święte i wierzcie Ewangelii. Alleluja!